Witam Was, kochani. Na czytaniu, jak rozpoznam mojego przyszłego, długoterminowego partnera, partnerkę, czyli mówimy o poważnych związkach, jak rozpoznacie tę osobę, cechy charakterystyczne tej osoby? Mamy dwie grupki kart. Dzisiaj pozwoliłam sobie również użyć. Tali Lenormanda. Także mamy tutaj również kartę Lenormanda. grupka numer 1, grupka numer 2. Skupcie się na chwilę, wybieramy grupkę i przechodzimy do czytania. Jeżeli wybraliście grupkę 1, to pierwszą kartę, kartę Lenormand, mamy kartę Dom. I co ta karta oznacza? To co ta karta, jak ta karta może opisać waszego przyszłego partnera? Rodzinność, domowy komfort, może ta, by, ta osoba być silnie związana z wartościami domowymi, rodziną, cenią sobie bezpieczeństwo, komfort swojego domu, może mają piękny dom, to jest, to jest karta, która mówi o stabilności, o tradycji, dla tej osoby mogą być właśnie ważne, ważna ta stabilność, to bezpieczeństwo, także ta osoba może się trzymać znanych schematów i rutyny, to jest również karta, która może mówić o tym, że ta osoba może być bardzo troskliwa, odpowiedzialna wobec swoich bliskich, cenią sobie opiekę i wsparcie dla innych, także ta osoba może zawsze starać się dbać o ten dobrostan swojej rodziny. To jest karta lojalności, przywiązania do korzeni. Może ta osoba być bardzo lojalna wobec swojej rodziny, miejsca pochodzenia, może coś z patriotyzmem. Także ta osoba może przywiązywać dużą uwagę do swoich korzeni historycznych, tradycji. To jest również karta bezpieczeństwa i takiej pewności siebie. Także ta osoba może być pewna swoich decyzji i ogólnie sobie dawać radę w życiu. I tu również mi potwierdza karta dziewięć dynarów, która jest tą kartą samotności z jednej strony, ale z drugiej strony ta samotność nie jest tą złą samotnością, bo ta osoba, jest osobą w miarę finansowo, materialnie niezależną. Czasami ta karta może oznaczać takie poczucie izolacji lub samotności. Może ta osoba być często skupiona na własnych myślach i na własnych doświadczeniach. Do tego mamy kartę Księżyc. I karta Księżyc to jest taka karta, która mówi o emocjonalnej wrażliwości. Także ta osoba, może wskazywać na takie, że ma takie głębokie emocje, jest bardzo wrażliwa. Może być również bardzo podatna na nastroje i może mieć zmienny nastrój, co sprawia, że czasem trudno będzie zrozumieć tej osobie własne emocje. Mamy do tego października denarów. denarów symbolizuje nam aspiracje finansowe, a my widzimy, że ta osoba już tutaj ma denary, te dziewięć denarów i dom. Ta osoba także ma praktyczne podejście do osiągania celów materialnych. Mimo tej wrażliwości emocjonalnej ta osoba może być zdeterminowana w dążeniu do sukcesu finansowego i ogólnie materialnego. Do tego mamy kartę sąd ostateczny i ta karta może mówić o tym, że jakiś etap w, tej osobie, w życiu tej osoby mógł się zakończyć i rozpoczyna się nowy. Także może w takiej sytuacji poznacie tę osobę. Ta osoba może doświadczać jakichś głębokich zmian w swoim życiu, zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i materialnym, które mogą prowadzić do transformacji i rozwoju tej osoby. Ale obecność karty, również księżyc i sąd ostateczny, może wskazywać na to, na, na takie silne poczucie intuicji i duchowości tej osoby. Ta osoba może kierować się głębokim wewnętrznym przekonaniem i poszukiwaniem duchowy, duchowego zrozumienia. Także podsumowując, to może być introspektywna osoba, emocjonalnie wrażliwa, a jednocześnie zdeterminowana w dążeniu do sukcesu materialnego. Będzie mogła doświadczać ta osoba głębokich zmian i transformacji w swoim życiu ale kieruje się, ta osoba również kieruje się silnym poczuciem takiej intuicji i duchowości. No jest stabilna w miarę osoba, stabilna osoba przywiązana do tradycji, do, korzeni, do swoich korzeni. Także to wydaje mi się w miarę ok. Ta osoba to może być również ktoś spod znaku panny, tutaj panna mi wyskoczyła, ale nieważne jaki znak zodiaku. Także to jest osoba z grupki numer jeden i przechodzimy do grupki numer dwa. Mamy grupkę drugą kart i pierwszą kartą z y, stali Lenormand. Mamy kartę psa. Jeżeli znacie Lenormanda, to jest bardzo przyjazna karta. Y, ta karta oznacza lojalność i ogólnie przyjaźń. Także wasza osoba, jak możecie rozpoznać tę osobę, y, może być bardzo lojalną osobą, oddaną, przyjacielską. Y, ona może być gotowa pomagać innym. W każdej sytuacji ceni sobie, może ta osoba nawet również ceni sobie lojalność i zaufanie w relacjach z innymi. To jest osoba wierna, oddana, wierna oddana swoim wartościom oraz celom życiowym. To jest, to jest osoba, która jest gotowa poświęcić się dla dobra innych, angażuje się w sprawy, które są dla niej ważne. To jest osoba opiekuńcza i troskliwa. To jest osoba, której będziecie mogli zaufać. To jest osoba wiarygodna, to jest osoba, na której będziecie mogli polegać w każdej sytuacji. Jej słowa i działania są zwykle wiarygodne i uczciwe. To jest również karta odpowiedzialności posłuszeństwa. Także ta osoba mo może być bardzo odpowiedzialna za swoje działania i podejmować decyzje w sposób bardzo rozważny i przemyślany. I jest to osoba również, która gotowa jest przestrzegać zas zasady i normy społeczne. Za jest, będzie to robiła. Także to nie jest osoba, na której um, jeden dzień tak, drugi dzień tak, jakaś zmienna. Do tego mamy e, asa buław. Karta asa buław może mówić o tym, że e, wasza osoba, wasza przyszła osoba może być bardzo pewna siebie albo może mieć bardzo mocne przekonania. E, ta osoba może być bardzo zdeterminowana i ambitna. E, może mieć bardzo jasno określone cele i aspiracje życiowe. Do tego mamy papieża no papieża, tu, tu jest taki ksiądz na tym obrazku, ale karta papież reprezentuje duchowość, tradycję, mądrość, także ta osoba może być głęboko zakorzeniona w swoich duchowych przekonaniach i cenić tradycyjne wartości. To może być bardzo mądra osoba, i może być bardzo szanowana za swoją wiedzę i doświadczenie życiowe. Mamy do tego Pazia miecze. Również ta, ta karta może również podejmować decyzje oparte na faktach i danych, unikając wpływu emocji. Także to może być osoba, która jest bardzo dobra w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji na podstawie pragmatyzmu. Również rycerz. Dynarów, którego tutaj mamy, symbolizuje praktyczność, ambicje i determinację. Także ta osoba może być bardzo skłonna do podejmowania działań, aby osiągnąć swoje cele materialne i zawodowe, i mogą być bardzo zdeterminowani w dążeniu do sukcesu i gotowi na wyzwania. W sumie ta osoba może wykazywać cechy odpowiedzialności, szacunku, honoru, to są osoby lojalne wobec swoich przekonań i zobowiązań. Dbają o dobro innych i szanują tradycję oraz autorytet. Także ta osoba może być bardzo pewną siebie osobą, duchową, racjonalną i ambitną. Jeszcze raz powtarzam, ceni tradycję i mądrość i może podejmować działania w sposób bardzo praktyczny. Także to jest dla osób, które wybrały grupkę kart numer dwa. Dajcie mi znać, co myślicie, szukajcie tego swojego. Tą swoją, tą, tego swojego partnera. Tak go rozpoznacie, albo ją tak rozpoznacie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa. pa.